Dziękuję, panie marszałku. To pytanie jest kierowane do pani premier, nieobecnej dzisiaj, ale zostanie w protokole. I nawet jeśli dzisiaj tej odpowiedzi nie uzyskamy, to mam nadzieję, że przynajmniej na piśmie taka nadejdzie. Chciałbym panią premier Szydło zapytać, czy pamięta swoją konferencję prasową 6 października 2015 roku, było to w trakcie kampanii wyborczej w Lubinie, gdzie obiecywała natychmiastowe zniesienie podatku od kopalin, który jest nałożony na to przedsiębiorstwo KGHM. Czy pamięta pani premier swoje niezliczone obietnice składane jako kandydatka na premiera we własnej kampanii oraz kilka miesięcy wcześniej jako szefowa sztabu w kampanii pana Andrzeja Dudy o tym, że kwota wolna od podatku zostanie natychmiast, niezwłocznie podniesiona co najmniej do 8 tysięcy złotych? I pomijając kontekst demagogiczny, nie ulega wątpliwości, tej ustawy, chciałbym te pytania postawić i czekamy na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos ma poseł.